Wielka wpadka w Dzień Dobry TVN. Widzowie nie zostawili suchej nitki na jednej z prowadzących, która w dość mało przekonywujący i podejrzany sposób zachęcała widzów do jedzenia mąki ze świerszczy. Ta kamera na naszego eksperta. Bo my tutaj umiemy różne rzeczy udawać w telewizji, ale nasi eksperci są najbardziej szczerzy. Nie czuję różnicy, dobra. Widzicie, drodzy Państwo, nie ma wyjścia. Przecież wiadomo, że to będzie w sklepach i prawdopodobnie będziemy bardzo za chwilę zadowoleni z efektów zdrowotnych i z różnego, i może mam nadzieję kieszonkowy, bo ciekawe, czy to będzie droższe, czy tańsze. Produkty spożywcze z robaków już zaczynają pojawiać się na naszych półkach sklepowych. Docelowo produkty z robactwa mają zastąpić nam mięso. Dlaczego mass media promują jedzenie robaków? O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi i co to dla nas oznacza. Mama ginekolog, czyli chyba najbardziej znana influencerka ginekologiczna w kraju, przyjęła poza kolejką inną influencerkę, Anielę Bogus, znaną lepiej jako Lil Masti, doprowadzając tym samym innych pacjentów do furii. Szybko pojawiły się pytania, czy influencerom wolno więcej, a na obie panie spadła fala krytyki. Do całej sprawy odniósł się nawet oficjalnie NFZ, a TVP podłapało temat i w wieczornym wydaniu Wiadomości skrytykowało mamę ginekolog oraz podważyło jej wykształcenie. Kilka dni temu w studio Dzień Dobry TVN mogliśmy zaobserwować bardzo niepokojące zjawisko. Podczas gotowania na antenie przekonywano nas, że nowy produkt, jakim jest mąka z robaków, to absolutnie świetny produkt. Ma przecież mnóstwo białka i wypadałoby zastąpić naszą tradycyjną polską mąkę mąką ze świerszczy, a następnie innymi produktami od robaków pochodnymi zastąpić mięso. Mina współprowadzącego Filipa Heizera chyba mówi wszystko. Od kiedy realnie Unia Europejska chce wprowadzić taką mąkę i co z tej mąki twoim zdaniem będzie w pierwszej kolejności wyrabiane? No ale pan ekspert i prowadząca nie odpuszczają i dalej ciągną swoją narrację. Znaczy ja myślę, że każdy nowy produkt, który wchodzi na rynek ma szansę, ponieważ jak wiemy, kiedyś nie mieliśmy batoników albo nie mieliśmy jakichś innych słodyczy, a teraz są one wszędzie, więc nawyki konsumentów się zmieniają, też zmienia się świadomość konsumencka, więc myślę, że wkrótce właśnie ludzie przekonają się do tej mąki. Zobaczcie, jak głupimi argumentami współprowadzącego próbuje przekonać koleżanka, ten chyba już ma dość wciskania kitu. Do wszystkiego dołącza kucharz, no i przytakuje, bo oczywiście nie ma nic zdrowszego dla ludzkiego organizmu niż świerszcze. Dlaczego mamy wspierać azjatyckie produkty, które mamy swoją świetną mąkę? Dlatego, że ma naszej mąki za chwilę może zabraknąć. Naprawdę? No, jest droga też produkcji. Się na czym? Naprawdę? Daje nam więcej białka. Andrzej, białko co powoduje w naszym organizmie? Jesteśmy bardziej zdrowi oczywiście, energetyczni. Oczywiście, że tak. Teraz może warto byłoby zadać sobie pytanie, jak my będziemy kontrolować uprawę świerszczy, larw czy innego rodzaju robactwa? Czy tak jak w przypadku krowy w masarni, lekarz weterynarii przebada każdego robaka, każdą larwę i stwierdzi, czy jest zdrowy albo czym był odżywiany? Przecież od dawna wiadomo, że branża spożywcza to jedna z najbardziej przekrętogennych branż, jakie istnieją, a producenci żywności próbują nabrać na wszelkie możliwe sposoby zarówno konsumentów, jak i regulatorów. Kurczaki rosnące szybciej na antybiotykach, wędliny nastrzykiwane taką ilością solanki, że w zasadzie kupujemy więcej wody z solą niż mięsa, poprawiacze smaku w chlebie, barwniki w herbacie, rakotwórcze barwniki, które możecie spotkać m.in. w kostkach klozetowych, jak błękit brylantowy, które stosuje się również przy produkcji izotoników, które pijemy na treningach czy siłowni, olej palmowy w ciastkach. Przykłady można mnożyć bez końca. Niech mi teraz ktoś powie, że te robaki będą hodowane na jakościowej paszy z pszenicy, jeśli wprowadza się je do menu po to, żeby właśnie zniwelować uprawę pszenicy i jej negatywne dla środowiska skutki. Przecież to nie ma sensu. A wiecie, z czego znane są robaki? Z tego, że odżywiają się odpadkami. Robaki jedzą śmieci. Według mnie istnieją spore szanse, że będą karmione wszystkim tym, co my wyrzucamy na śmietnik. Ostatnie głośne badania wykazały nawet, że niektóre gatunki larw potrafią metabolizować styropian. Czyli co, teraz problem śmieci sam się rozwiąże. Wpierw je wyprodukujemy, a później je zjemy. No dobrze, ale warto by sobie było zadać teraz pytanie, kto w ogóle stoi za tym szalonym pomysłem, żeby zastępować dobrze znane nam jedzenie jak mąka, chleb czy mięso, które nasi przodkowie jedzą od tysięcy lat, zastępować robakami. To, drodzy Państwo, jest kolejny świetny pomysł mędrców z World Economic Forum.
Po tym jak wpadli tam na pomysł, żeby znieść własność, bo przecież będziemy szczęśliwsi, jak nie będziemy nic posiadać, oraz po tym jak wpadli na pomysł odejścia od staromodnej gotówki, która tak naprawdę tylko utrudnia obrót i handel, przejścia na nowy, cyfrowy pieniądz, jakim będzie CBDC, oczywiście, który będą w pełni kontrolowali, teraz promują jedzenie robaków. Owady są przecież bogate w białko, pożywne, zdrowe, a co najważniejsze, ich hodowla, uprawa generuje mniejszy ślad węglowy, dzięki czemu wreszcie uratujemy planetę. Na pierwszy rzut oka wszystko mniej więcej ma sens, ale jak się bliżej przyjrzymy, okazuje się, że już nie do końca. Kim w ogóle jest szef, pomysłodawca, twórca, wielki ojciec, założyciel słynnego World Economic Forum, czyli konferencji w Davos, Klaus Schwab? Warto przypomnieć sobie najważniejsze informacje o tym tajemniczym staruszku, żeby zrozumieć background tej postaci. Jego rodzina, a w zasadzie dynastia, od pokoleń zarządza koncernem Eshavis. Koncern ten wzbogacił się w trakcie II wojny światowej, wykorzystując niewolniczą pracę alianckich jeńców wojennych oraz przymusowych robotników, m.in. z Polski. To urodziny Szwabów pracowali nasi dziadkowie, nasze babcie, z wycelowanymi w swoją stronę lufami karabinów SS-manów. Eshavis produkowało uzbrojenie dla nazistów. Odmiotaczy płomieni, nawet pokluczowe technologie potrzebne do konstrukcji bomb atomowych, które wyśniły się przecież Adolfowi Hitlerowi. Ta informacja to nie jest żadna teoria spiskowa. Możecie to sobie sprawdzić. To są dane pochodzące z oficjalnych archiwów państwowych USA. Ojciec Klausa był nie tylko niemieckim przemysłowcem, ale także zagorzałym nazistą, wielokrotnie odznaczanym przez najwyższe władze NSDAP. Sam Adolf Hitler nazwał Eshavis narodową, socjalistyczną, modelową firmą. Jak widzicie, ojciec Klausa to nie był jakiś podrzędny oficer SS, tylko jeden z członków establishmentu III Rzeszy. Co więcej, to też się robi ciekawie, rodzinne miasto Klausa, Ravensburg, było pierwszym niemieckim miastem, w którym praktykowano eugenikę, czyli tak zwane zabijanie bezużytecznych zjadaczy. No dobrze, ale po co on to wszystko robi? No chyba nie po to, żeby ratować nas, zwykłych ludzi. Nie. Tak samo jak ojciec Klausa wykorzystywał naszych dziadów, tak samo Klaus wykorzystuje teraz nas. Dzięki temu on i jego najbliższe otoczenie biznesowe może zarabiać ogromne pieniądze. Wszystkie te propozycje zmian, od zastępowania normalnego jedzenia robactwem, wprowadzania dodatkowych opłat za ogrzewanie gazem czy węglem, po zniesienie gotówki i zastąpienie jej cyfrową walutą, to wszystko są wielomiliardowe biznesy, które dziwnym trafem są albo związane bezpośrednio z Klausem Schwabem, albo z jego najbliższymi współpracownikami lub członkami rodziny. Poza tym gość nie tylko wygląda, ale i nazywa się jak jeden z kolejnych superzłoczyńców z serii Marvela. Klaus Schwab? Czy tylko dla mnie to tak źle brzmi? Mamy 2023 rok, a jakiś Schwab wydaje nam tu w Polsce rekomendacje dotyczące ograniczania naszych podstawowych swobód obywatelskich? Czym będziemy płacić? Co będziemy jeść? Przecież to się w głowie nie mieści. Zastanówcie się. Jakim cudem on jest dalej traktowany poważnie przez tak wielu? No dobrze, ale co zrobić, żeby wreszcie uwolnić się od tych wspaniałomyślnych liderów z World Economic Forum, którzy chcą za nas planować nam nasze życia? Wielu z Was może dojść do wniosku, że my zwykli ludzie mamy niewiele do gadania. Tamci mają po swojej stronie nieograniczone zasoby finansowe, wojsko, policję, media głównego nurtu. Możemy jednak całkiem sporo. Wystarczy budować świadomość w społeczeństwie i przekazywać sobie informacje. Już na pierwszym roku psychologii biznesu uczono nas, że manipulacja, a to co robią elity z Davos bez wątpienia jest próbą manipulowania nami, że manipulacja jest słabą formą wywierania wpływu. Jest słaba, bo wystarczy odrobina krytycznego myślenia i manipulacja przestaje być skuteczna. Widzicie, to co teraz do Was mówię, to jest przekaz niezależny. Pochodzi bezpośrednio ode mnie. Każde ze słów, które słyszycie, zostało wymyślone i powiedziane przeze mnie. Nikt mi za mówienie tego nie zapłacił, nie mam teraz nad sobą żadnego mocodawcy, redaktora naczelnego, nie wchodzę w skład żadnej loży masońskiej, żadnego tajnego klubu, żadnej grupy medialnej mającej siedzibę w Nowym Jorku, Berlinie, Moskwie czy gdziekolwiek indziej. Ale wracając do tego, co możemy zrobić z World Economic Forum, które zaczyna sobie coraz bardziej folgować i mnie osobiście coraz bardziej też irytować. Możemy i to całkiem dużo. Pamiętajcie, że bez naszej zgody, a przynajmniej milczenia, które oznacza tyle co przyzwolenie, ci na samej górze nie mogą nic. Historia wielokrotnie już udowadniała, że z samego szczytu
można w kilka chwil spaść na samo dno. Historia ma też to do siebie, że lubi się powtarzać. Przykład? Odklejonym francuskim królom też wydawało się, że wszystko mogą, a ciemny lud zniesie każde upokorzenie. Do momentu, kiedy miarka się przebrała i zdenerwowani ludzie przyszli w końcu pod Wersal z gilotyną. Tak zaczęła się metamorfoza Francji, która z czasem przeistoczyła się z dyktatury w republikę. Kolejny przykład. Uciskani niesprawiedliwymi podatkami mieszkańcy zamorskich kolonii wreszcie powiedzieli dość ciemiężącym im Anglikom i urządzili im tak zwaną herbatkę bostońską, doprowadzając finalnie swym buntem do powstania pierwszego w pełni demokratycznego państwa, obecnie jedynego supermocarstwa na świecie. Tylko żebyście mnie teraz dobrze zrozumieli. Nie nawołuję do nienawiści ani rozwiązań siłowych. Postuluję jedynie o wzmożoną czujność i więcej krytycyzmu w stosunku do pomysłów takich jak jedzmy robaki czy pozbądźmy się gotówki. Jeśli chcesz się temu sprzeciwić, faktycznie coś zrobić, to wyślij ten film do swojej koleżanki, kolegi z pracy, może do kogoś z rodziny. Im więcej osób się dowie i zrozumie ten punkt widzenia, tym lepiej dla nas wszystkich. A teraz pora na kolejny temat zdecydowanie mniejszego kalibru, ale jak się okazuje wcale nie budzącego mniejsze emocje. Przed Państwem afera ginekologiczna. Lil Masti nie ukrywa swojej ciąży. Chętnie pokazuje swoim obserwatorom, jak ona u niej przebiega, pokazuje wyniki badań i wydaje się, że nie ma w tym nic złego, że Lil Masti promuje macierzyństwo. Odwiedzając m.in. Nicole Sochacki-Wójcicki, która jest najbardziej znaną chyba ekspertką w Polsce od spraw ginekologicznych. Jej profil na Instagramie Mama Ginekolog śledzi ponad 920 tysięcy osób. Wypowiedzi Nicole budzą jednak co jakiś czas kontrowersje. Jedna z ostatnich dotycząca przyjmowania pacjentek w potrzebie poza kolejnością wzbudziła zainteresowanie innej influencerki, która doniosła na nią do Okręgowej Izby Lekarskiej. Moje koleżanki mają u mnie badania. No, wiecie, słuchajcie, no to jest normalne, że każdy lekarz w każdej specjalizacji zajmuje się swoją rodziną, swoimi znajomymi, gdzieś tam w swoim wolnym czasie. Mama ginekolog odparła zarzuty o kumoterstwo, zaznaczając, że często zostaje w pracy po godzinach, by pomóc swoim pacjentkom i że nie widzi w tym nic złego. Wydaje się, że sprawa nie zostałaby rozdmuchana do tych rozmiarów, gdyby mama ginekolog uderzyła się w pierś i wykazała odrobinę skruchy, przepraszając, a następnie próbując jakoś wynagrodzić pozostałym pacjentom. Z niedawnej konferencji wiceministra Jacka Ozdoby dowiadujemy się, że mama ginekolog wcale nie jest taka ginekolog. A przynajmniej jeszcze nie, bo podobno nie ukończyła specjalizacji. Egzamin lekarski ma zdany, ale ginekologiem nie jest. Specjalizacja w wypadku tej pani nie występuje. Pani, która określa się mianem pani ginekolog, no sama informuje, że raz nie zdała egzaminu, jeszcze nie zakończyła całej procedury. Naczelna Izba Lekarska, Centralny Rejestr potwierdza, że takiej praktyki odbywać nie może. Skąd cała ta burza? Wszystko zaczęło się od niefortunnej wypowiedzi mamy ginekolog, która powiedziała na swoim Instagramie, że przyjmuje znajomych i rodzinę w ramach swojej praktyki na NFZ. Influencerka stwierdziła, że to sposób na skrócenie kolejki. Na słowa te zareagowała niewyparzona pudernica, wysyłając taki oto donos. Pisze w sprawie lekarza Nicole Sochacki-Wójcicka. Działania tej osoby wzbudzają wątpliwości. Bez cienia zażenowania chwali się w środkach masowego przekazu, że przyjmuje w publicznej placówce swoich bliskich i koleżanki, drwiąc przy tym z osób, które takiej możliwości nie mają. Przy tym wątpię, że korzysta z prywatnych narzędzi, także jednorazowych, czy też produktów medycznych. W świetle tego, że NFZ ma limity na badania, a wyżej wymieniona osoba wykonuje je po znajomości, obawiam się, że ktoś potrzebujący może nie otrzymać należytej pomocy. Poczynania tej osoby są moralnie wątpliwe, a być może jest łamane prawo. Choć nie jest to praktyka rzadka, wiele osób zaczęło w ogóle zastanawiać się, czy jest to zgodne z prawem. Oto oficjalne stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej oraz NFZ. Okręgowa Izba Lekarska, której podlega lekarka, skomentowała tak. Co do zasady, przyjmowanie pacjentów w ramach środków publicznych pochodzących z NFZ po godzinach pracy lekarza nie powinno mieć miejsca i jest sprzeczne z etyką lekarską. NFZ natomiast na swoim Twitterze do sprawy odniosło się tak. Nie ma zgody na przyjmowanie koleżanek i rodziny poza kolejnością w ramach kontraktu z NFZ. W trybie pilnym żądamy wyjaśnień od Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, gdzie przyjmuje mama ginekolog. Nie ma lepszych i gorszych pacjentów. Sytuacja wydaje się być jasna. Traktowanie innych pacjentów jako tych bardziej uprzywilejowanych, dlatego, bo są bogatsi, albo więcej zapłacili, albo są znani, albo po prostu są znajomymi czy rodziną,
wydaje się być bardzo nie na miejscu i po prostu niesprawiedliwe. Każdy z nas, kto godzinami czekał na przyjęcie przed gabinetem państwowego lekarza, wie, jak bardzo irytujące są osoby, które próbują wepchnąć się przed kolejkę. Z drugiej strony, mam wrażenenie, że cała sprawa została rozbuchana do jakichś takich niebotycznych rozmiarów, gdzie inne tematy zasługujące na nieco więcej uwagi no, są zdecydowanie spychane przez tego typu historie, a cała sprawa podgrzewa emocje już do tego stopnia, że zaczynają pojawiać się groźby karalne, a także inwektywy w postaci wyzwisk, co według mnie już jest oznaką lekkiej przesady. Widzicie, podczas dyskusji na temat, czy ktoś został słusznie przyjęty poza kolejką do lekarza, czy nie, mogą nam umknąć sprawy nieco większej wagi. Dziękuję za uwagę i polecam zostawić subskrypcję. Niewiele już brakuje do miliona. Dzięki waszemu wysiłkowi możemy zmienić tą ramkę z czarnej na taką ładną złotą. Mam nadzieję, że się uda. Dziękuję i do zobaczenia.